Zawsze uważałem, że wampiry należą do grupy legendarnych, lecz wymyślonych potworów, tak samo jak zombie, wilkołaki, xenomorfy czy duchy. Wampiry jednak mają do siebie to, że ich metodę działania, będąc szaleńcem, najłatwiej jest podrobić. Historia pamięta o wielu zdeprawowanych mordercach, którzy mieli wampirzą fascynację krwią. Niektórzy nawet wierzyli, że są śmiertelnymi krwiopijcami. Wszystko wskazuje na to, że w to samo uwierzył również wampir z Atlasu, antybohater dzisiejszego filmu i jednocześnie jeden z najbardziej tajemniczych morderców Szwecji. Życie Lily Lindstorm przed tragedią nie jest nam do końca znane. Jedyne co wiemy to to, że kobieta urodziła się w roku 1900 i to, że mieszkała w raczej niespokojnej dzielnicy Atlas, stolicy Szwecji, Sztokholmie. Przeprowadziła się tam z Malmo, miasta, z którego oryginalnie pochodziła. Kobieta nie miała łatwego życia, zwłaszcza w brutalnych powojennych latach 20., gdy cała Europa mogła w końcu odetchnąć po pierwszym globalnym konflikcie zbrojnym. Pracowała jako prostytutka na telefon, a klientów przyjmowała głównie w swoim malutkim, wynajętym mieszkaniu. Jako że kobieta zarabiała w niecodzienny sposób, to miała też niecodzienne stawki. Stąd posiadane u niej dobra na tamten czas luksusowe, jak radio czy prywatny telefon, który zaoszczędził jej stanie godzinami na ulicy w wyczekiwaniu na klientów. Taka praca jednak wiąże się również z wielkim niebezpieczeństwem, a 32-letnia kobieta miała wkrótce się o tym przekonać. 30 kwietnia 1932 roku Lily zaprosiła do siebie swoją przyjaciółkę, Mimi Jensen, by przedyskutować wspólne plany na nadchodzący wieczór. Rozmowę kobiet przerwał dźwięk dzwoniącego telefonu. Lily odebrała połączenie, spodziewając się kolejnego klienta i wcale się nie myliła. Kulturalny mężczyzna w grzeczny sposób zaproponował nierządnicy spotkanie, wspominając o tym, że jest już całkiem niedaleko i mógłby ją odwiedzić za chwilę. Ta zgodziła się, bo w końcu jest to potencjalny klient, który może zawitać u niej na dłużej. Kobieta poprosiła przyjaciółkę o przełożenie planów na inny dzień, tak więc Mimi spakowała swoje rzeczy, pożegnała się z Lily i wyszła, oczekując wieści od koleżanki po fachu, gdy ta już skończy pracę. Lily dwukrotnie odwiedziła mieszkającą kilka pięter niżej koleżankę z prośbą o pożyczenie kondoma. Obie pracowały w tym samym zawodzie, tak więc nie miały przed sobą zbytnio tajemnic, a taki ruch był jednocześnie potwierdzeniem dla Mimi, że wszystko u koleżanki w porządku. Do późnej nocy ani właścicielka mieszkania, ani Mimi nie mogły skontaktować się z Lily. Założono więc, że kobieta wyszła świętować odbywającą się tego samego wieczora Noc Walpurgi, czyli inaczej Noc Zmarłych lub Noc Złych Duchów. Było to święto typowo germańskie, które w Szwecji celebrowano rozpalając ogniska w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach na ulicach i placach miast, przy których wspominano zmarłych i odstraszano czarownice oraz złe duchy. Noc Walpurgi minęła, a Lily się nie odzywała. Mimo kolejnych prób kontaktu, kolejne 4 dni nikt, ani właścicielka mieszkania, ani nawet dalsi znajomi nie mogli dobić się do kobiety. Wtedy Mimi zdecydowała się pójść na policję i zgłosiła zaginięcie. Policja poważnie potraktowała zgłoszenie i z pomocą strażaków udali się na miejsce, gdzie na drodze do mieszkania kobiety stanęły zaryglowane drzwi. Po ich wyważeniu i wtargnięciu do mieszkania służby spotkały się z okropnym widokiem, który zwiastował najgorsze obawy. Lily Lindstorm została brutalnie zamordowana. Nagie ciało kobiety leżało na łóżku na brzuchu. Tył jej głowy nosił wyraźne ślady uderzeń tępym, kanciastym przedmiotem. Policyjni śledczy podejrzewali coś w rodzaju klucza francuskiego, rury lub łomu, lecz przedmiotu zbrodni nigdy nie odnaleziono. Tutaj pojawia się pierwszy spór w źródłach. Część z nich twierdzi, że śladów krwi nie było widać praktycznie nigdzie. Prawdę mówiąc, całe mieszkanie było dokładnie wysprzątane, lecz nie musiała to być nawet zasługa mordercy. Kobieta za życia bardzo dokładnie dbała o porządek. Inne źródła z kolei mówią dokładnie to samo o prowadzeniu i zachowaniu porządku przez kobietę oraz mordercę, z tym wyjątkiem, że zarówno głowa kobiety, jak i miejsce, w którym jej głowa spoczywała, były pokryte sporą ilością zaschniętej krwi. Prawda nie jest do końca znana. Wiadomo jednak, że mordercy nie chodziło o nic innego jak tylko pozbawienie życia kobiety.
Wszystkie drogocenne przedmioty w mieszkaniu, takie jak torebka czy gotówka, zostały nienaruszone. Policja potwierdziła, że kobieta musiała odbyć stosunek seksualny z oprawcą, ponieważ w jej odbycie odnaleziono zużytą prezerwatywę, a na szyi kobiety odkryto sporą ilość zaschniętej śliny. I tutaj znów mamy dwie wersje wydarzeń. Lily mogła zostać zamordowana, podczas gdy chora fantazja oprawcy wymknęła się spod kontroli i ten stał się zbyt agresywny, lub też mogła zostać wykorzystana po swojej śmierci. Śledczy zauważyli, że ciało kobiety było podejrzanie blade i to teraz właśnie sprawy nabierają najbardziej niepokojącego obrotu. Podczas sekcji zwłok odkryto, że większa część krwi kobiety została usunięta z jej ciała w niewyjaśniony sposób. Dodając do tego wcześniej wspomniane ślady śliny na szyi, wniosek nasunął się sam. Wampir. No, szybko odsunięto ten głupkowaty pomysł na bok, przede wszystkim przez brak śladów na szyi. Na miejscu zbrodni znaleziono jednak dużą chochlę do sosu, która przypuszczalnie miała być wykorzystana do czerpania i picia krwi ofiary przez mordercę z syndromem Renfielda. Jeżeli nie słyszeliście o syndromie Renfielda, to nie jesteście w tym sami. Jest to homoseksualizm lub inaczej dosłowna żądza picia krwi, znana też jako kliniczny wampiryzm, wykazywana głównie przez morderców z zaburzeniami psychicznymi. Zaburzenie to zyskało rozgłos w 1992 roku po publikacji Richarda Nola w literaturze psychiatrycznej, choć sama nazwa pochodzi od nazwiska ludzkiego służącego Drakuli. Zgodnie z opisami przypadków w literaturze, syndrom Renfielda budzi się w momencie kluczowego wydarzenia w dzieciństwie, które powoduje, że doświadczenie spożycia krwi staje się ekscytujące. W trakcie oraz po okresie dojrzewania pociąg do krwi nabiera charakteru seksualnego, oddziałując na te same obszary mózgowe, co podczas pierwszej styczności z krwią. Według źródeł syndrom Renfielda dzieli się na trzy etapy. Pierwszym jest autowampiryzm, czyli moment, w którym osoba doznaje samookaleczenia, by tylko skosztować swojej własnej krwi. Drugim etapem jest atakowanie mniejszych i obcych stworzeń. Często małe zwierzęta pokroju szczeniaków, młodych kotów czy wiewiórek zostają łapane i zabijane, by tylko skosztować ich krwi. Trzecim najstraszniejszym etapem jest chęć zaatakowania obcej osoby, by skosztować ludzkiej krwi. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w tym momencie swojego życia i w tym etapie choroby był wampir z Atlasu. Jako że były to lata, w których testy DNA nie były jeszcze znane, zidentyfikowanie sprawcy nie należało do najłatwiejszych, nawet posiadając jego nasienie oraz ślinę. Dzięki swojemu modus operandi morderca został nazwany wampirem z Atlasu. O dokonanie zbrodni podejrzewano głównie poprzednich klientów zamordowanej Lily Lindstrom, lecz podejrzanych było zbyt wielu, a dowodów za mało. Poza wspomnianymi przeze mnie śliną i spermą na miejscu zbrodni nie odnaleziono nic, co mogłoby pomóc zidentyfikować sprawcę. Zero odcisków palców, zero rysopisów, zero śladów. Morderca najprawdopodobniej przyniósł narzędzie zbrodni ze sobą, a potem wszystkim zabrał je i zadbał, by tak jak on sam, ono też zniknęło. Przesłuchano potencjalnych świadków, przyjaciół kobiety oraz wcześniej wspomnianych klientów, ale nic nie udało się ustalić. Po długim i wyczerpującym śledztwie żadnemu z podejrzanych nie postawiono zarzutów. Sprawa została zamknięta. To, co stało się z Lily, jest straszne, a sprawca uniknął wykrycia. Alvar Zetterquist, śledczy, który pracował nad tą sprawą, napisał kilka lat później, że morderca zniknął jak duch. Jedną z najpopularniejszych teorii dotyczących wampira z Atlasu, w którą wierzy sam Alvar, jest pomysł, że Lily została zabita przez policjanta. Uzasadnienie tego przypuszczenia wynika z faktu, że zabójca zrobił wszystko, co w jego mocy, aby pozostawić po sobie jak najmniej wskazówek, a brak dowodów sam w sobie jest dowodem na to, że sprawca doskonale wiedział, co robi. Istnieje też możliwość, że policjant-zabójca próbował zmylić swoich kolegów, celowo pozostawiając po sobie dziwacznie zaaranżowane miejsce zbrodni. Inna, całkiem wiarygodna teoria powstała dopiero w roku 2012, po 80 latach od oryginalnej zbrodni. Gloria Anderson, kobieta, która zamieszkała w tym samym budynku, w którym Lily została zamordowana, napisała bardzo interesujący wpis na swoim blogu o sprawie wampira z Atlasu. Gloria była jedną z pierwszych osób, które po zbadaniu sprawy poinformowały, że Lily była kiedyś mężatką. Istnieje więc podejrzenie, że to właśnie były mąż kobiety mógł się na niej zemścić za porzucenie go,
i wybranie roli kobiety do towarzystwa. Dziś jednak nie wiadomo, czy policja przesłuchała byłego męża Lili. Obecnie Muzeum Policji w Sztokholmie przechowuje wszystkie dowody powiązane ze sprawą zabójstwa Lili Lindstorm. Dowody trzymane są na wystawie opisującej jedną z najbardziej tajemniczych, nierozwiązanych szwedzkich zbrodni. Wystawa pokazuje i opisuje, jak sprawca uciekł przed odpowiedzialnością za swoje czyny, popełniając tak brutalną i nieludzką zbrodnię. Dziś nie byłoby problemu, by zidentyfikować sprawcę dzięki identyfikacji DNA. Jednak sprawy Lili Lindstorm i prawdziwego wampira, który odebrał jej życie, do dziś nie rozwikłano.